Namaste. To jest kolejna rozmowa z cyklu Nauczyłem Gangesu. Ja mam na imię Krishna Kirtan. Dzisiaj mam z niezwykłego gościa. Can you introduce yourself? What's your name and who are you? Yes, namaste from my side. Witam z mojej strony. Thank you very much for watching and giving me this opportunity. My name is Dinabandhu Das. Moje imię jest Dinabandhu Das. I am born in Delhi. Urodziłem się w Delhi. And brought up also in northern part of India. I dorastałem w północnej części Indii. As you can understand, this India is the largest democratic country of the world. I jak pewnie wiecie, India to jest największy demokratyczny kraj na świecie. And as of now, the statistically, we are 1.3 billion people. I zgodnie z statystykami obecnie India zamieszkuje 1 miliard 300 milionów ludzi. So we. That means that is the biggest country in the world, or China yes, is biggest. Yes, you can say that population wise. Możemy powiedzieć, że w związku z biorąc pod uwagę populację ludzi, to jest największy kraj na świecie. Yes, we are by 2020 we are superseding China. Spodziewamy się, że w 2025 przegonimy pod względem ilości mieszkańców Chiny. And India has a versatility of 29. States. Indie są podzielone na 25 stanów. And each state is having its own language. I każdy z tych stanów posiada własny język. And there is diversity in the religions also. I również jest wiele różnych rodzajów religii, praktyk religijnych. If I may say, there are four different religions. I można powiedzieć, że w Indiach są cztery główne religie. The firstly we are Hindus. Są Hindusi, which are more than 70%. Którzy stanowią 70% populacji. Then we have almost 10% Muslims. 10% muzułmanów. Then we have a short population of Christians. Mamy małą ilość chrześcijan. And then Sikh. I Sikhów. And out of these four religions, there are some sub-religions. I oprócz tych czterech religii są jeszcze takie mniejsze. And which can more than 200. I których jest ponad 200. And the same is with languages. If we have a languages, 29 different languages. I tak samo jest z językami. Mamy 24 główne języki. Which are recognized by the constitution. Które są uznane przez konstytucję kraju. And at the same time, we have more than 400 dialects. I mamy ponad 400 różnych dialektów. Okay, but you was born in India. Yes. And can you say, because now is you are old man, then do you see some difference? What was the how India looks like when you was child, when in your childhood? Jesteś teraz starszym człowiekiem. Jak czy możesz opowiedzieć, jak wyglądały Indie w czasie twojego, kiedy byłeś dzieckiem, w czasie twojego dzieciństwa? So first of all, like every man who is born in his motherland, should be proud of its motherland. Tak jak każdy człowiek, który jest urodzony w swojej ojczyźnie, jestem dumny z mojej ojczyzny. And I am proud to be an Indian. I jestem dumny z tego, że jestem Hindusem. Because in spite of lot of this diversity, ponieważ w związku z tą wielokulturowością, różnorodnością wewnątrz tego kraju, and diversity in the cultures, i różnorodnością kultury, and that makes the India beautiful because of different colors and still we are unique and one. Bo to stworzy, że Indie są takie bardzo kolorowe, barwne, ale jednocześnie są zjednoczone. So we are very peace-loving country. Także jesteśmy krajem, Indie są krajem, który jest spokojny i który lubi spokój i pokój. Thank you very much for asking this question. Now coming back dziękuję to Dziękuję za zadanie tego pytania. Your question regarding changes, yes. Tak, odnośnie twojego pytania odnośnie zmian, jakie nastąpiły. In last few decades, I have been actually now living in Europe. Przez ostatnie kilka dekad mieszkam w Europie. For last 25 years. Przez ostatnie 25 lat. But associated to Indian because my heart is Indian.
Ale jestem cały czas połączony z Indiami, ponieważ moje serce jest w Indiach. And 3-4 times I'm regularly visiting India. I 3-4 razy w roku regularnie odwiedzam Indie. Yes, when I left India, then there was no internet. Kiedy wyjeżdżałem z Indii, oczywiście nie było internetu. There were no mobile phones. Nie było telefonów komórkowych. So we were writing letters. Więc pisaliśmy listy do siebie. And we were not having television at home. I także nie mieliśmy telewizorów w domu. So you can say from Europe, India was at least 20 years behind. Więc z punktu widzenia Europejczyka można powiedzieć, że Indie były tak 20 lat do tyłu. So now India is having social media. A w tej chwili jest taka sytuacja, że Indie posiadają dostęp do wszystkich social mediów. Every household is having television. Każdy dom posiada odbiornik telewizyjny. Every household is having internet. I posiada internet. Every person, even he is a rickshaw farer, is also having a mobile phone. Nawet zwykły, najbiedniejszy rickshaw posiada komórkę. So by having said this, just pointing out, India is the largest consumer market of this social media. Więc z tego punktu widzenia możemy powiedzieć, że Indie są największym konsumentem social mediów, wszelkiego rodzaju social mediów. So that means India has been exposed to all the modern facilities which are available worldwide now. W związku z tym Indie w tej chwili posiadają wszystkie nowoczesne rzeczy, które są na świecie. And we are naturally copying and would like to have all the luxuries which are available in other parts of the world, like Europe. Także Indie w tej chwili, czy mieszkańcy Indii kopiują wszystkie luksusowe dobra, czy adoptują wszystkie luksusowe dobra i wszystkie rzeczy, które są dostępne na całym świecie. And the same thing with automotive industry. I to samo, jeśli to samo dotyczy przemysłu samochodowego. If I may say domestic product, the domestic product is increasing by 8-9% every year. Dochód narodowy brutto zwiększa się o 8-9% z roku na rok. And automotive industry is increasing by 15%. A przemysł samochodowy zwiększa się o 15%. And changes, when I was there, I can walk freely on the roads. Kiedy ja tam byłem, ja tam mieszkałem, to mogłem swobodnie chodzić po ulicy. And using public traffic like bus, trains, rickshaw. I używałem publicznego transportu, jak autobusy, pociągi czy rickshaw. But now every household is having at least one car. Ale w tej chwili każda rodzina posiada przynajmniej jeden samochód. So it's surprising me that we are not having the roads, but the cars. Także to, co mnie zadziwia, to jest to, że my nie posiadamy dobrych dróg, ale posiadamy samochody. And at the same time, now we are getting also pollution problems. I w związku z tym pojawia się problem zanieczyszczenia. But being an Indian, I say, yes, we are not as organized as European countries are. No, ale jako Hindus muszę przyznać, że nie jesteśmy tak dobrze zorganizowani jak kraje europejskie. So we share everything. W związku z tym dzielimy się wszystkim, co posiadamy. Even we are on the roads. Nawet jeżeli jesteśmy na drodze, na ulicy. So there is, everybody can share the lanes, no problems. Where you find the space? Wtedy dzielimy się z tymi pasami na drodze i możesz jechać dowolnym pasem, którym chcesz przesuwać się po nim w dowolny sposób. So. Yes, this is famous in India. From European point of view, this looks like crazy. Yes. Także z europejskiego punktu widzenia ten uliczny ruch w Indiach wygląda jak szaleństwo. If somebody is coming from left side or right side, don't worry, just go ahead. Tak, także zasada jest taka, że nie ma znaczenia, czy przyjeżdżasz z prawej strony, czy z lewej, po prostu jedź naprzód. Yes, India is changing. India has been changed already, or too much, but India is changing. Także z pewnością Indie zmieniły się i Indie zmieniają się. And what about this spiritual part of India? Because the people say that India is the spiritual mother of the world. There's many spiritual paths or practice there, and people from West are going there looking for some spirituality guides and things like that. How this part, this religious spiritual part, was changed by the years? No dobra, ale jak co z tą kwestią duchową, ponieważ Indie słyną z tego, że są duchową stolicą świata i wielu ludzi podróżuje do Indii, poszukuje duchowości,
Jak ten aspekt zmienił się poprzez w ciągu tych ostatnich lat? Jest Krishna Kirtan. Very good question. To jest dobre pytanie. When I was at home, as I told you, we were making ourselves busy, or we were not allowed to take breakfast before doing pray. Kiedy mieszkałem w Indiach, zwyczajem było to, że nie wolno było spożywać śniadania przed, bez wykonania wcześniej modlitwy. Every house in a Hindu family in India, please allow me to talk about more about Hindus, because majority of Indians are Hindus. Tak, pozwólcie, że skoncentruję się na mówieniu o Hindusach, ponieważ większość mieszkańców Indii wyznaje hinduizm. And was having a praying room. If not room, then they were having a praying corner. Że każdy Hindus w tym czasie posiadał pokój, a jeżeli nie pokój, to przynajmniej jakiś róg w pokoju, który spełniał funkcję świątyni. Because everybody wakes up early. Każdy budził się rano. Take a bath. Brał kąpiel. And then go to the praying room first. I najpierw umieszczał się do tego pokoju modlitwy, czy do tego miejsca, w którym praktykował modlitwę. Doesn't matter how long your prayer goes on, but nie ma znaczenia, jak długo ta modlitwa trwała. You have to ask the blessings of the God to start your day. Ale było to zwyczajem, że prosiłeś Boga o błogosławieństwo na cały dzień. And then you get your breakfast and go to the office and do your daily. I później spożywałeś śniadanie i szedłeś do pracy. But now the lifestyle has been changed. Ale teraz styl życia zmienił się. The people are too busy and too hectic in their life. Że ludzie są zbyt zajęci, zbyt zaosurowani życiem. Frankly speaking, once they wake up, they are looking for remote control of the TV. I prawdę mówiąc, jest w tej chwili tak, że jak budzą się rano, to pierwsza rzecz, na którą patrzą, to pilot do telewizora. Just to see the news maybe, what's going on in the world around. Żeby zobaczyć, jakie są wiadomości dzisiejszego dnia, albo co dzieje się na świecie. Because their anxiety is too much, there too much of anxiousness is there now. Ponieważ jest zbyt wiele, jest bardzo wiele takiego poruszenia, niepokoju. And then just take a tea and go to the office. No i później piją herbatę, idą do pracy. And even in evening, we were coming and we were praying in the evening prayer and then allowed to take the dinner. No i wieczorem, za moich czasów było tak, że wieczorem po przyjściu z pracy najpierw znowu odmawialiśmy modlitwy i spożywaliśmy później kolację. So small example, because you are losing too much time in the traffic, your lifestyle is very hectic in India. No w tej chwili jest tak, że wiele czasu spędzasz w korkach i to życie jest troszkę skomplikowane. So I can understand that people came at home very late. I rozumiem, że z tego powodu ludzie wracają do domu bardzo późno. So there are a lot of excuses to miss that skip praying. Mają w związku z tym mnóstwo wymówek, aby nie modlić się, nie medytować. Even in my time, we were doing a lot of chanting whole nights. Nawet na moich czasów robiliśmy wiele różnych, mieliśmy dużo różnych działalności w nocy. But now the people do hire the people to chant for them. Ale w tej chwili ludzie wynajmują innych ludzi, żeby oni śpiewali za nich. And at the other end, they are making maybe parties. A pozostali robią, bawią się. But we are copying the Western living style. I w ten sposób można powiedzieć, że kopiujemy zachodni styl życia. But people in Western countries, ale ludzie w zachodnich krajach, are more conscious about yoga, about Ayurveda, about nature. Są bardziej świadomi odnośnie jogi, Ayurvedy, życia zgodnego z naturą. So I think the world's culture are transferring. Także widzę, że kultura światowa zmienia się. So Easterns are becoming more Westerns and Westerns are becoming more Easterns. Ludzie z zachodu stają się bardziej ludźmi wschodu, a ludzie z wschodu stają się bardziej ludźmi zachodu. So this I am experiencing for last 25 years while living here and there I am making in like living on the bridges. Także to jest moje doświadczenie przez ostatnie 25 lat takiego w trakcie mojego życia, które można powiedzieć jest takim życiem na moście pomiędzy dwoma brzegami. And then definitely you find your spiritual guide in West, not in East. This is also surprising. Yeah, right. And this guy is from Germany, not from India. This is also some kind of sign of modern days. Yeah? Także też twój duchowy przewodnik, swojego duchowego przewodnika znalazłeś w Niemczech, a nie w Indiach. I tym bardziej znakiem współczesnych czasów jest to, że on jest Niemcem, a nie Hindusem. Yes, Krishna Kirtan, you are very much right. Tak, masz rację. Actually, for me, when I left India,
Kiedy wyjechałem z Indii? So I was self-understandable to being an Hindu. Ja byłem przekonany o tym, że jestem Hindusem. And I was taking everything as for granted. I myślałem, że wszystko jest dostępne dla mnie. I have taken a lot of things from God as a just because it belongs to me, it's my right to have it. Rozumiałem, że wszystkie rzeczy, które należą, które posiadam, są po prostu dane mi przez Boga od tako. Because I came to Europe as a student. Przyjechałem do Europy jako student. And wanted to explore all European countries. I chciałem poznawać wszystkie kraje europejskie. And wanted to have my own fun. I chciałem cieszyć się życiem. So from the very first 4, 5, 6 years. Więc pierwsze 5, 6 czy 7 lat. So I was completely lost in this Western culture. Także zostałem zaabsorbowany przez zachodnie kraje, zachodnią kulturę. So one day on a central place of West Berlin. Pewnego razu w pewnym miejscu w środkowym Berlinie. At Kudam. Na Kudam. It was around about 1997 or 96. I don't know. 96 albo 97 rok. One very nice holy person was chanting. I spotkałem pewnego świętego, który intonował na ulicy. He was chanting a nice melody, all alone, sitting on the footpath with harmonium and mridanga. Siedział na chodniku, miał prosty harmonium i prosty bęben mridanga i śpiewał. And very nice kirtan of Hare Krishna Mahamantra. I słyszałem taki prosty kirtan Mahamantra Hare Krishna. He was chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Very simple. I śpiewał w ten sposób. And it catches me. I to poruszyło moje serce. I said, this melodies I was hearing in my childhood. I pomyślałem, ja słyszałem tą melodię, kiedy byłem dzieckiem. And in Western, I can hear this. I na zachodzie ja to mogę słyszeć. I just sat behind him. I usiadłem za nim. And when he was finished, i kiedy on dokończył śpiewanie, I asked this gentleman, zapytałem go, from where he comes. Skąd jest? And he was a white man, he was a German. On był biały, był Niemcem. And he gave me a card of a temple, that's in Berlin, we have a temple. I on dał mi wizytówkę świątyni, powiedział, że w Berlinie mamy świątynię. And on every Sunday they are making feast. I w każdą niedzielę odbywa się spotkanie, taka uczta i jesteś zaproszony. So one evening I went there on Sunday evening. Któregoś pewną niedzielę wybrałem się tam. That was Kurukshetra temple in Invalidenstrasse. To była świątynia o nazwie Kurukshetra i ona mieściła się na Invalidenstrasse. And founded by Srila Paramadvaiti Maharaj. I została założona przez Srila Paramadvaiti Maharaja. And I said, seen a lot of young people. I widziałem, zobaczyłem tam mnóstwo młodych ludzi. Maybe the age of 18, 20 or 22. W wieku może mieli 18, 20, 22 lata. And doing all the services. Like, i robili wszystkiego rodzaju służby. Like in ashram. Jak w typowym ashramie. And from that day, I said, this was my childhood life. I wtedy zrozumiałem, że to jest bardzo podobne do tego życia, które prowadziłem jak w tym czasie, kiedy byłem dzieckiem. And I felt myself attracted to them. I byłem bardzo przyciągnięty do tego. And since then I'm very much attached to this and then I got my initiation in 2010. I od tego czasu jestem bardzo związany z tą grupą i byłem inicjowany w 2010 roku. So I'm 20 years now. My family, I have two sons. Także moja rodzina, ja mam dwóch synów. And they are also now attached to our Hinduism, our Vaishnavism. I oni są także przyciągnięci do naszej praktyki hinduistycznej czy wisznuickiej. And we call our family as a Vrinda family. I nazywamy naszą rodzinę jako rodzinę Vrindy. And please believe me, if I was in India, sometimes I said, Krishna, oh God. I kiedy bywam w Indiach, czasami myślę sobie, Krishna Boże. Thank you very much. Dziękuję bardzo. For giving me the association of my Hindu culture in West Berlin. Że dałeś mi możliwość posiadania kontaktu z moją hinduską rodzimą kulturą na zachodzie. Because I'm sure if I was in India, I must have lost. Ponieważ jestem pewny, że gdybym został w Indiach, to utraciłbym to. Because I got everything here in Western.
Ponieważ wszystko, otrzymałem wszystko na zachodzie. And plus the name of the God. Z wyjątkiem, łącznie z Bogiem. And I'm very much fortunate. Jestem bardzo szczęśliwy. That I have got a very cooperative wife. My wife is from Turkey. I że mam bardzo współpracującą ze mną i dobrą żonę. Moja żona pochodzi z Turcji. And automatically she felt also attracted to this Vrinda family and started chanting with me. I ona była w taki naturalny sposób przyciągnięta do rodziny Vrindy i zaczęła praktyki razem ze mną. And now my sons, both sons from childhood, they are visiting regularly Kurukshetra temple and now our Radha Govinda temple. I teraz moi synowie od samego dzieciństwa regularnie odwiedzają świątynię Kurukshetra, która w tej chwili jest świątynią Radha Govindy. The elder one is 20 years old. Starszy ma 20 lat. And younger one is now 17 years old. I młodszy ma 17. And both are doing thanks Krishna. I obydwaj dziękuję Krishnie. Very well in studies. Robią, studiują, uczą się. And at the same time in spiritual life. I także praktykują życie duchowe. They are feeling more and more enjoyable while visiting temples rather than disco. I oni cieszą się bardziej, lubią odwiedzać świątynię niż dyskotekę. So sometimes my brother, my family members from India do visit us and we are visiting them. Czasami moja rodzina z Indii, mój brat i jego rodzina odwiedzają nas w Europie. I don't want to be expose my too much on my family. Nie chcę nic złego powiedzieć o mojej rodzinie. But just wanted to inspire you that now my other family members while living in India, they are saying that your family and your sons are more Indian than we are here. Także oni jak przyjeżdżają do Europy, to mówią często, że wy tutaj mieszkając na zachodzie jesteście bardziej bardziej Hindusami niż my tam w Indiach. Then is this the funny? No, I think that that this different knowledge from different culture are mixed now in the world, and people see the value of different cultures, yes. Not only that our culture. Then we have this exchange. Then Indian culture has many value, like Ayurveda, mantra meditation, different kind of philosophy. And people search for this spirituality and this knowledge in the West, and this is how it happened. Right. It's the time is changed like that. Widzę, że w Indie posiadają dużo takiej unikalnej wiedzy, która jak Ayurveda, czy sztuka medytacji, czy filozofia, czy różnego rodzaju duchowość, którą ludzie poszukują i potrzebują. W związku z tym w tej chwili jest możliwa ta wymiana tej wiedzy i tych informacji na całym świecie, ponieważ granice znikły i kontakt jest uproszczony. Yes, you are right. The worlds are changing. Tak, świat się zmienia. We are now becoming more and more peaceful nations. Także jesteśmy, świat się zmienia, jesteśmy coraz bardziej spokojni. Like your motherland, Poland joined Europe. Very harmonious, very peaceful. The countries are living more peace. Także twój kraj, Polska, przyłącza się do Unii Europejskiej w taki spokojny sposób. In Western, yes, we do have problems in Europe, but we solve them. Na zachodzie tak, mamy wiele różnych problemów, ale rozwiązujemy je. And this philosophy was actually Vedic culture in Asia. Także ta kultura była kulturą wedyjską i ona pojawiła się, czy istniała w Azji. But in Asian countries, like Korea, like you can see India, Pakistan. Ale w azjatyckich krajach, jak na przykład w Korei, w Pakistanie czy w Indiach. So now there is more risk of war than here. Istnieje większe ryzyko wojny niż tutaj. So you can see that the cultures are changing, the behaviors are changing. Także widzimy, że kultura się zmienia, zachowanie ludzi się zmienia. And one philosopher has told that every 200 years you will find 50% of exchange of cultures between the world. Powiedział, że co 200 lat będzie następowała taka wymiana filozofii czy stylu życia na świecie w 50%. So Europe has fought 100 years back. Więc Europa posiada w ciągu ostatnich swojej historii 100 ostatnich lat. So I'm scared now in next 100 years we the Asian will be the most unrestable, which I don't want to wish. Że ja się obawiam, że taka, jeżeli to przepowiednia jest właściwa, no to co czeka Azję w najbliższym czasie? Because I see in Europe also, in Germany, now you go to the shopping, you can get 15% of foods vegetarian available. Bo teraz jak w Niemczech udasz się do sklepu, to połowa żywności, która jest dostępna i kupowana, to jest żywność wegetariańska. So people are becoming more and more vegetarian.
Że ludzie w większym, coraz większym stopniu stają się wegetarianami? Because that gives you a increase in incremental increase in satogun, that means truthfulness. Że ponieważ to, ponieważ wiedzą, and you start że to zmienia ich, powoduje, że oni zwiększają ich, ich ciało, ich życie, bardziej jest pod wpływem żywiołu harmonii, co oznacza bardziej spokojne życie. Because you don't kill animals. Ponieważ nie, nie zabijasz zwierząt. And you don't want to harm any other human being. Także nie chcesz niepokoić żadnych innych ludzkich istot w tym samym so czasie. Very simple principles, very simple także principles. To jest bardzo prosta zasada. But in India. Ale w Indiach. Now we are becoming more and more meat eaters. W Indiach ludzie stają się coraz bardziej i bardziej zaczynają spożywać mięso. So there we are increasing tamogun, that is demonish. W związku z tym zwiększają udział żywiołu bierności, czyli tamoguny. Because then we are becoming more and more aggressive in nature. I w ten sposób stają się coraz bardziej agresywni ze swojej which natury. I don't want to wish to be. We should stay in our cultural. That will be good for us. I mam nadzieję, że to nie stanie się takie bardzo dominujące, ponieważ życzę wszystkiego najlepszego dla mojej kultury. So hope that this I will hope to. This will remain the same. It will be very good when we can have a world without boundaries. Także myślę, że to jest bardzo dobre, żebyśmy posiadali świat bez granic i mogli dzielić się tym. I think that we from West we can show the people from East that yes. their culture has value. Yes. And we are because we adopt the some practice yes. then they maybe follow because they follow the our Western style of life and they maybe follow us and yes. they discover his culture again like sure. you. Sure. Ja myślę, że z czasem może będzie tak, że ludzie ze wschodu zobaczą, że ludzie z zachodu przyjmują ich kulturę i w ten sposób docenią to, co posiadają, docenią własną kulturę i tak jak ty odkryłeś ponownie swoje dziedzictwo na zachodzie, tak inni ludzie to również zrobią. Thank you very much that I am in your association because I felt myself as a proud Indian because you people are more Indian than myself. Także dziękuję bardzo za to towarzystwo, które mam dzięki wam, ponieważ dzięki wam czuję się, że jesteście bardziej Hindusami niż ja jestem. Okay? Thank you very much for this kind words and thank you for this little bit interview. And I hope we met again somewhere soon and we can continue. I'm always there for you. Thank you for this opportunity. Please excuse me for my bad words. Keep the good things with you and forget the worst part. Dziękuję za tą rozmowę. Mam nadzieję, że w przyszłości spotkamy się i jeszcze porozmawiamy. Ja dziękuję również za tą możliwość i jeśli powiedziałem coś złego, to proszę wybaczcie mi i pamiętajcie tylko o dobrych rzeczach. Także to była rozmowa z cyklu Nad brzegiem Gangesu. Ja mam na imię Krishnakirtan. Zapraszam do oglądania moich wywiadów w przyszłości. Hari Om Tat Sat i Jai Shri Radhe. All the best to all the devotees. May God bless you. Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol.